Jest rok 1905. Niemcy, Mönchengladbach. Pułkownik Ross jest zamożnym człowiekiem, ale w domu nie trzyma ani grosza. Jego zabójcy myślą jednak inaczej. Są totalnymi amatorami. Zwykli ludzie, którzy nigdy wcześniej nie popełnili żadnego przestępstwa, a ich opinia w społeczeństwie była nieposzlakowana. Jednak to właśnie ci ludzie pastwili się nad swoją ofiarą, zamordowali, a ciało poćwiartowali. Po wszystkim wrócili do swoich zajęć, jakby nic się nie stało. Witajcie, ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na kolejny podcast na kanale kryminalnym. Mam nadzieję, że jeszcze o niej nie słyszeliście i z zainteresowaniem zostaniecie aż do końca dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam za wiele ciepłych komentarzy i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Jest nas już 43 tysiące osób na kanale, a tu całkiem pokaźna społeczność. No i oczywiście motywujecie mnie do tego, abym kontynuował prowadzenie tego kanału. Na dziś przygotowałem historię pułkownika Rossa. Zawodowy żołnierz Ross postanowił przejść na zasłużoną emeryturę. Miewał coraz częstsze problemy ze zdrowiem, więc tym trudniej było mu żyć w wojskowym reżimie. Wielotygodniowe wyjazdy na szkolenia i nocowanie w trudnych warunkach, polowych warunkach, stawało się dla niego koszmarem. Choć serce wciąż chciało, to reszta ciała mówiła dość. Ross zamieszkiwał samotnie w okazałej willi w Mönchengladbach. Był żonaty, miał również dzieci, ale cała rodzina mieszkała w Paryżu. 46-letni emeryt zatrudnił więc gospodynię, która zajmowała się domem. Szybko okazało się, że 65-letnia kobieta nie jest w stanie sama zająć się sprzątaniem ogromnej willi, a do tego gotować i zająć się dodatkowo ogrodem. Zaproponowała więc, że może polecić swojego syna oraz synową. On mógłby zadbać o piękny ogród, a młoda dama szykowałaby przepyszne posiłki dla swojego pracodawcy. Były żołnierz zgodził się bez zbędnych pytań. W końcu znał panią Blumer od wielu lat i wiedział, że jest uczciwą, godną zaufania osobą. Służyła w kilku domach jego znajomych, a także często pomagała samemu Rossowi. Teraz, kiedy zdecydował się zatrudnić ją na pełny etat, zgodził się, aby kobieta otrzymała wsparcie. W dodatku była żoną byłego kaprala armii holenderskiej, co także nie było bez znaczenia. Ross był pod wrażeniem nowych pracowników. Otrzymywał smaczne jedzenie, dom był wysprzątany, a ogród wyglądał bajecznie. Dlatego postanowił, że cała trójka może zamieszkać w jego rezydencji, a w szczególności młoda para, która nie miała jeszcze swojego mieszkania. Ale życie młodych ludzi nie było usłane różami. Mieli dwójkę małych dzieci, a pieniądze, jakie zarabiali, nie były duże. Z trudem łączyli koniec z końcem, a każdy dodatkowy wydatek był dla nich trudnym do zrealizowania. Pułkownik Ross nie płacił dużo, ale więcej niż w innych gospodarstwach. Znając problemy pary Blumergów, zaproponował, że może popytać i załatwić mężczyźnie lepiej płatną pracę. Uruchomił swoje kontakty i w kilka dni Adolf Blumer otrzymał propozycję objęcia nowej posady. Ale tak samo szybko jak się przyjął, równie tak samo szybko Adolf zwolnił się z pracy. Narzekał na zbyt ciężkie warunki i na złe traktowanie. Ross był zaskoczony opowieściami mężczyzny, bo znał właściciela i chwalił jego podejście do pracowników. Wkrótce polecił Blumera w innej firmie. Ale i tym razem po kilku dniach mężczyzna narzekał na zbyt dużo obowiązków. W międzyczasie właściciel willi odkrył, że w pokoju zajmowanym przez młodych ludzi mieszka także trzeci mężczyzna. Był nim Leonard, brat Adolfa. Mężczyzna ten był wyuczonym tapicerem i pasjonował się naprawą zabytkowych mebli. Jednak od dłuższego czasu pozostawał bez pracy, przez co stracił mieszkanie. Choć niechętnie, Ross pozwolił mu zatrzymać się na kilka dni, a w tym czasie mężczyzna miał znaleźć pracę. Jednak gdy pułkownik zorientował się, że żaden z braci nie szuka zatrudnienia, a całymi dniami przesiadują w ogrodzie, nakazał Leonardowi spakować swoje rzeczy i wynieść się z domu czym prędzej.
tylko z uwagi na matkę pozostałej dwójce pozwolił zostać, ale postawił swoje warunki. Albo mężczyzna wróci do pracy w ogrodzie, albo też będą musieli się pożegnać. Ale Bloomer nie zamierzał pracować. Wpadł na genialny pomysł, aby zarobić dużo, szybko, no i bez trudu. Postanowił spotkać się z bezdomnym bratem i opowiedział mu o swoim planie. Postanowił okraść pracodawcę. Mężczyźni byli przekonani, że w domu ukryty jest sejf, a w nim fortuna. Te pieniądze miały być ich biletem do lepszego życia. W ten plan wtajemniczyli również młodą Bloomerową. Kilka dni później, gdy kobieta dała sygnał, że gospodarza nie ma w domu, jej mąż i jego brat zakradli się do gabinetu Rossa i dokładnie go przeszukali. Nie udało się im odnaleźć sejfu, ale w szufladzie znaleźli 300 marek. Pułkownik wypłacił te pieniądze poprzedniego dnia, aby dokonać kilku opłat związanych z pobytem jego rodziny we Francji. To tylko wyostrzyło ich apetyty na więcej. Byli pewni, że skoro w biurku leży taka gotówka, to w sejfie musi być ukryta prawdziwa góra pieniędzy. Ale jak przeszukać wielki dom, odnaleźć sejf i ukraść z niego pieniądze, a przy tym pozostać niezauważonym? Choć nikt tego nie mówił na głos, to rozwiązanie było tylko jedno. Pan Ross musiał zniknąć. To wydawało się łatwe w realizacji. Żona Adolfa gotowała gospodarzowi, więc wystarczyło zatruć jedzenie, a wtedy zyskają czas na wykradzenie gotówki i zatarcie śladów. Kobieta po chwili namysłu zgodziła się na ten plan. Tylko powstał kolejny problem. Jak zdobyć truciznę? Bracia postanowili, że w tym celu pojadą do Düsseldorfu i tam zakupią odpowiednie preparaty w aptece. Było to niezwykle naiwne myślenie. Gdy chodzili od apteki do apteki i pytali o truciznę, farmaceuci prosili ich o przedstawienie certyfikatu zezwalającego na zakup takiego środka. Wysoce toksyczne preparaty musiały być pod kontrolą i tylko wybrane osoby mogły je zakupić. Obaj wiedzieli, że ten plan nie wypali. Ale chęć bycia bogatym była silniejsza niż plan, który spalił na panewce. Postanowili, że skoro nie mogą go otruć, to muszą go zamordować. Wymyślili więc, że pojadą bezpośrednio do rezydencji Rossa i zaczną działać bez zbędnej zwłoki. Stanęli przed drzwiami i mieli już zapukać, kiedy wybuchła między nimi sprzeczka. Bracia nie ustalili, który ma zadać pierwszy cios, a żaden nie chciał wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. Po kilku minutach postanowili odejść i przemyśleć sposób działania. Następnego dnia, a była to niedziela, pan Ross wyszedł jak zawsze do kościoła. W tym czasie grupa trzech przyszłych przestępców spotkała się w willi, którą chcieli obrabować i zaczęli tworzyć nowy plan. Dla nabrania odwagi postanowili, że wypiją butelkę wina. Po godzinie postanowili, że muszą ukryć się w piwnicy. Za chwilę gospodarz wróci do domu, a oni chcieli być niezauważeni. Ukryci, popijając kolejną butelkę alkoholu, obmyślali, jak zaatakować pułkownika. Następnego dnia o świcie z ogromnym bólem głowy zaczęli realizować swój pomysł. Był on dość niecodzienny jak na napad na właściciela domu. Mężczyźni zaczęli rozbijać butelki w piwnicy, przewracać meble. Mieli nadzieję, że Ross przyjdzie sprawdzić, co się dzieje w jego domu. Ale grube mury skutecznie tłumiły hałas rozbijanych butelek. Po chwili chwycili za młotek i uderzali nim z całych sił w blaszaną misę na pranie. Minęło kilkanaście minut, zanim gospodarz zorientował się, że w piwnicy coś się dzieje. Podniósł się z łóżka i poszedł to sprawdzić. Był pewien, że to jego gosposie robią coś, przez co się obudził. Stanął na schodach prowadzących z piętra na parter i krzyknął, że prosi o ciszę, bo nie może spać. Ale dźwięki nie ustawały. To rozzłościło Rossa. Wszedł pewnym krokiem do piwnicy, skąd wydobywał się głośny hałas. Niestety, ale żołnierz, który w życiu wygrał wiele bitew, tym razem przegrał najważniejszą z nich. Przegrał bitwę o własne życie. Gdy tylko wszedł do piwnicy, bracia Bloomer zasypali go gradem ciosów. Zadawali je na oślep.
bili 46-latka tak długo, aż ten stracił przytomność. I w tym momencie do sprawców szczęście uśmiechnęło się po raz pierwszy. Gdy mężczyzna upadł na ziemię, do drzwi zadzwonił dzwonek. Kucharka upewniła się, że już będzie cicho i poszła otworzyć drzwi niespodziewanemu gościowi. Przed drzwiami stał policjant. Był to całkowity zbieg okoliczności, choć gdyby policjant przyszedł kilka minut wcześniej, zapewne dramat pułkownika dobiegłby końca. Jednak policjant niczego nie słyszał. Wyraźnie poddenerwowana gosposia powiedziała, że pan domu źle się czuje i jeszcze śpi. Stróż prawa przekazał jej notatkę dla pułkownika i odszedł. Dwaj bracia wyszli z piwnicy i upewnili się, że nikt już nie stoi pod drzwiami. Ale w tym czasie pułkownik się ocknął i również wyszedł z piwnicy. Gdyby córka pani Blumer nie zaaranżowała wcześniej dnia wolnego dla swojej matki, pewnie życie Rosa także nie byłoby zagrożone. Jednak w domu było tylko trzech oprawców i ofiara. Gdy gospodarz stanął w drzwiach i krzyczał o pomoc, jeden z braci popchnął go na schody, a mężczyzna znów stoczył się do piwnicy. Wtedy drugi z braci sięgnął po nóż i ruszył schodami w dół. Rzucił się na ofiarę i zadał kilkanaście ciosów. Gdy nóż się złamał, okładał go dalej rękami, wykrzykując przy tym różne wyzwiska, ale pułkownik, mimo wielu ran, wciąż żył. Wtedy Leonard swoją stopą przycisnął mu krtań. Gdy ten przestał się ruszać, drugi z braci sięgnął po ręczną piłę do drewna i zaczynając od głowy, poćwiartował ciało. Późniejsza ekspertyza wykaże, że wtedy mężczyzna jeszcze żył. Po wszystkim wyruszyli na penetrację domu. Spenetrowali każde pomieszczenie jedno po drugim, ale w domu nie było żadnego sejfu. Nie było żadnej skrytki czy szafy pancernej, na co liczyli. Jedyną gotówką, które mieli, było już nie 300, a 280 marek, które wcześniej widzieli w biurku. W portfelu zamordowanego odnaleźli kolejne 35 marek. I to wszystko. Nie było ani centa więcej. Wtedy wpadli na kolejny pomysł, że okradną ofiarę z biżuterii, którą później spieniężą. Udali się z powrotem do piwnicy i zdjęli z palca ofiary złoty sygnet. Wtedy też zrozumieli, że zamordowali człowieka za kilkaset marek. W dodatku człowieka, który był gotów im pomóc na znacznie większą kwotę. Gdy za oknem zrobiło się ciemno, zapakowali ciało do walizek, a te załadowali na wózek. Następnie ruszyli nad Ren, ale nie wrzucili ich do wody. Postanowili wykopać dół i w nim ukryć dowód swojej zbrodni. Po wszystkim wrócili do posiadłości Rosa i jak gdyby nigdy nic się nie stało, każdy przystąpił do swoich obowiązków. Młoda kobieta pracowała w kuchni, jej mąż zajmował się ogrodem, a pomagał mu brat. Następnego dnia, gdy dom był już wysprzątany, a wszystkie ślady zbrodni ukryte, do pracy wróciła także sprzątaczka. Ale pan Ross był postacią doskonale znaną w mieście. Przyjmował gości i żył według napiętego kalendarza. Kwestią czasu było to, kiedy kolejni ludzie będą dopytywać o jego nieobecność. Zbrodniarze mieli na to swój pomysł. Postanowili napisać list do żony zabitego, że ten wyjechał niespodziewanie i nikt nie wie, gdzie jest. To było co najmniej podejrzane. Jeszcze bardziej podejrzanym było to, że kucharka już w piątek 20 października, czyli 3 dni przed morderstwem, odwołała dostawy pieczywa i gazet do domu Rosa. Zaniepokojeni sąsiedzi, którzy mieli dobre relacje, również dopytywali. Przecież pułkownik utrzymywał z nimi towarzyskie relacje i na pewno powiedziałby, gdyby musiał gdzieś pilnie wyjechać. Sprawa szybko trafiła na policję, a śledczy, idąc tropem o niespodziewanym i nagłym wyjeździe, sprawdzili dworzec autobusowy. Przesłuchano wszystkich pracowników kas biletowych, ale nikt nie pamiętał, aby opisany mężczyzna kupował bilet. W końcu w śledztwo zaangażowała się żona zaginionego. Dysponowała środkami finansowymi, a w dodatku była doskonale znana w świecie polityki i biznesu. Prowadziła swoje firmy i ubierała żony najsławniejszych ludzi Europy. To wystarczyło, aby policja zajęła się sprawą priorytetowo.
Do śledztwa oddelegowano najlepszego detektywa w kraju, inspektora Heinzerlinga. Ten od razu wpisał na listę podejrzanych mieszkańców willi. Zarządził, aby funkcjonariusze śledzili ich przez całą dobę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już po 2 dniach śledczy zauważyli, jak bracia próbowali sprzedać złoty sygnet. Czuli się tak pewnie, że postanowili wynieść z posiadłości kilka wartościowych mebli, aby je również sprzedać. Detektyw postanowił działać. Najpierw zatrzymał Leonarda. Ten początkowo zaprzeczał wszystkim oskarżeniom, ale po pewnym czasie postanowił się przyznać. Nie wiadomo do końca, jakich metod użył wówczas śledczy, ale wiadomo na pewno, że po przesłuchaniu mężczyzna szlochał jak dziecko. W drugiej kolejności postanowili zatrzymać kobietę. Ona również zaprzeczała, że ma jakikolwiek związek z zaginięciem swojego szefa. Ale detektyw powiedział jej, że nie musi kłamać, bo jej szwagier już dawno się do wszystkiego przyznał. Rzucił kilka faktów z feralnej nocy, a także wskazał miejsce ukrycia ciała. Kobieta nie miała już wyboru. Złożyła wyczerpujące wyjaśnienia, które później potwierdził jej mąż. Niedługo później ruszył proces. Zeznania sprawców były wystarczające, aby ich skazać, ale dla sądu była jeszcze jedna kwestia, którą należało wyjaśnić. Mianowicie zastanawiano się, czy kobieta była winna współudziału w zbrodni, czy brała w niej czynny udział. Po krótkiej naradzie sąd uznał, że była winna w takim samym stopniu jak jej towarzysze, ponieważ napisała list, w którym kłamała na temat niespodziewanego wyjazdu Rossa. Prokurator wyjaśnił, że w ten sposób godziła się na zabójstwo i wiedziała, jak jej działania mogą wpłynąć na śledztwo. Dlatego powinna odpowiedzieć tak samo jak dwaj pozostali. Sąd wydał w końcu wyrok. Cała trójka miała zawisnąć na stryczku. Dwaj bracia zostali straceni po kilku dniach, natomiast kobieta została ułaskawiona z kary śmierci i skazana na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości opuszczenia więziennych murów. Podczas procesu wyszło bowiem na jaw, że jest w ciąży, a w takim przypadku wyrok śmierci nie mógł być wykonany. Po urodzeniu dziecko trafiło do rodziny zastępczej, a kobieta zmarła w celi, nie widząc już nigdy więcej żadnego z trójki swoich dzieci. Tak kończy się 90. odcinek na kanale Kryminalny. Jeżeli Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę dla lepszego zasięgu i zasubskrybujcie mój kanał, aby nadal się rozwijał. Ja już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, a dziś życzę wszystkim spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.